Zapraszam na prezentację biblioteki plcqtlib. Użycie jej w środowisku Windows do komunikacji ze sterownikiem S7PLC. Zaczynam. Ponieważ w przypadku poprzedniego kursu bibliotekę mieliśmy już praktycznie pobraną, przejdźmy teraz tylko i wyłącznie do kompilacji tej biblioteki na system Windows. Aby tego dokonać, należy ustawić, teraz przełączyć się plcqtlib, zestaw narzędzi desktop, a także wersja kompilacji Relays, czyli wersja produkcyjna. Po dokonaniu tych ustawień wciskamy ikonkę młotka. Spowoduje to, że proces kompilacji biblioteki na środowisko Windows zostanie rozpoczęty. Biblioteka na środowisko Windows zbudowała się poprawnie. Następnie możemy skopiować ją do katalogu lib, czyli plik wynikowy biblioteki, Relays, kopiuj. Do folderu lib pod katalogu Windows. Wklej. Następnie przejdźmy do kompilacji programu testowego. Również tutaj należy ustawić wersję desktop oraz wersję produkcyjną Relays. Przed dokonaniem kompilacji musimy jeszcze w pliku pro podać prawidłowe ścieżki do biblioteki na Windows, czyli skomentujmy linijki związane z Androidem i odkomentujmy linijki wyżej związane z systemem Windows. Po tej operacji możemy kliknąć ikonkę młotka, proces budowania programu się rozpocznie. Proces budowania programu testowego na środowisku Windows skończył się. Możemy przejść do zieloną strzałką, uruchomić ten program. Program się uruchomił. Za chwilę po odzyskaniu połączenia ze sterownikiem PLC ulega on aktywowaniu interfejs. Możemy teraz sobie pobawić się programem. Program kasuje, ustawia bity, pozwala też zapisać zmienne typu Word do sterownika PLC. Dziękuję wszystkim za uwagę. To byłoby na tyle. Szczęść Boże. Pa.